Jeżeli jeszcze nie masz swojego kanału na YouTube lub jeżeli już go kiedyś stworzyłeś, ale chcesz założyć zupełnie nowy kanał, to koniecznie pozostań ze mną, ponieważ w tym tutorialu pokażę jak krok po kroku szybko i poprawnie założyć własny kanał. A więc zaczynajmy od razu. Słuchajcie, wchodzimy sobie na youtube.com i w prawym górnym rogu musimy kliknąć Zaloguj się i przeprowadzę Was przez cały proces, również z zakładaniem konta Google'owego. Wchodzimy sobie, oczywiście, pokazuje nam się Wybierz konto. Oczywiście, Wy nie będziecie mieli dostępu do tych kont, ale wystarczy, że klikniecie Użyj innego konta. Klikamy Utwórz konto, i tutaj mamy trzy propozycje. Pierwsza opcja to jest konto dla mnie, czyli opcja prywatnego konta i wtedy wyłącznie wy macie do niego dostęp. I w koncie prywatnym bardzo dużym minusem jest to, że jeżeli chcielibyście w jakiś sposób udostępnić jakiejś innej osobie dostęp do waszego kanału YouTube'owego, to musicie tej osobie przekazać dane do logowania do waszego konta Google'owego. Także musicie jej podać waszego maila oraz hasło do waszego konta. Druga opcja to jest dla dziecka. W tym momencie możecie zarządzać kontem dziecka i trzecia opcja, którą wam polecam, to jest opcja do zarządzania Moją firmą. Plusem tego konta jest to, że przede wszystkim możecie mieć inną nazwę waszego kanału niż nazwa waszego konta Google'owego. Drugim plusem jest to, że możecie dawać dostęp różnym osobom, niekoniecznie dając im dostęp do waszego konta na Google. I będzie to super opcja, jeżeli na przykład będziecie chcieli dać komuś dostęp po to, żeby zarządzał waszym kanałem na YouTube. Także, jeżeli nie chcecie, nie będziecie musieli publicznie udostępniać waszego maila ani waszego imienia i nazwiska. I ostatnim bardzo ważnym plusem jest to, że z jednego konta będziecie mogli zarządzać kilkoma, kilkunastoma kanałami youtube'owymi. I mamy kolejną stronę, gdzie oczywiście podajemy swoje imię, nazwisko. Oraz jeżeli macie swojego Gmaila, podajemy swój adres Gmail obecny. Ewentualnie zamiast tego, możecie utworzyć nowy adres, i z tej opcji skorzystamy. Następnie pod spodem podajemy hasło. Następnie wybieramy kraj oraz wpisujemy numer telefonu. Pod spodem możemy wpisać maila pomocniczego, on będzie bardzo przydatny, jeżeli stracicie dostęp do swojego głównego Gmaila, i to polecam Wam oczywiście wypełnić. A następnie wypełniamy datę urodzenia oraz płeć. Następnie klikamy opcję personalizacji. Polecam Wam szybką personalizację w jednym kroku. Klikamy dalej. Tutaj mamy regulamin, który na dole musimy potwierdzić. Jeszcze jeden musimy przeczytać i potwierdzić. Teraz mamy stronę, na której możemy uzupełnić od razu nasz profil biznesowy w Google. Ale nie musimy oczywiście tego robić. Klikamy nie teraz. I teraz bardzo istotna sprawa. Mamy konto na YouTubie. Tutaj widzicie je tutaj po prawej stronie u góry. Bartek Dziedzic Testowy Małpa Gmail.com Ale nie mamy jeszcze swojego kanału na YouTubie. I to co musimy zrobić to musimy kliknąć utwórz kanał. Możemy wybrać oczywiście nazwę naszego kanału, ja zostawię sobie na Bartek Dziedzic, dopiszę tylko... Bartek Dziedzic Testowy. Klikamy Utwórz Kanał. Także możemy przesłać od razu nasze zdjęcie profilowe. I teraz, jak widzicie, zostaliśmy już YouTuberami. Mamy swój własny kanał. Teraz, klikając w ikonkę YouTube po lewej stronie, przechodzimy sobie do strony głównej. Jeżeli chcemy oglądać filmy, jeżeli chcielibyście ponownie wrócić do waszego kanału w prawym górnym rogu, klikamy sobie tutaj. Mamy ikonkę Twój kanał. Znowu pokazuje nam się strona naszego kanału. Na razie nie ma oczywiście filmów. Przechodzimy sobie do YouTube Studio. Tutaj możemy zarządzać całym naszym kanałem. Możemy w zakładce treści dodawać filmy, możemy podglądać nasze komentarze. Mamy zakładkę statystyki i wiele, wiele innych rzeczy. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli klikniemy sobie ikonkę B, przejdziemy na zakładkę Twój kanał. To tutaj Ponownie klikając mamy zakładkę Ustawienia. Tutaj możemy utworzyć. Kolejny kanał, a także zobaczyć ustawienia kanału i ewentualnie skasować kanał, który mamy. I teraz bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, żeby poprawnie skonfigurować kanał, szczególnie na początku. Klikamy sobie w YouTube Studio, przechodzimy do zakładki tutaj po lewej stronie i na dole wchodzimy w ustawienia. Tutaj zakładka, kanał i dostęp do funkcji. Jeżeli rozszerzycie sobie tutaj zakładkę funkcje wymagające weryfikacji numeru telefonu, to widzicie, że to będzie Wam pozwalało kilka rzeczy dodawać do Waszych filmów. Między innymi będziecie mogli wrzucać dłuższe filmy niż 15 minut, robić transmisję na żywo, odwoływać się od roszczeń i także dawać co ważne miniaturki niestandardowe. To co musicie zrobić, to w tym momencie kliknąć Potwierdź numer telefonu, i tutaj będziecie mogli zrobić to za pomocą kodu SMS, ewentualnie za pomocą telefonu. Jeżeli to zrobicie. Wasz kanał przejdzie pierwszą weryfikację i będziecie mogli dużo więcej rzeczy robić. Teraz macie już wstępnie ustawiony wasz kanał. To, co teraz wam polecam, to oczywiście kliknąć w ten film, który wam się pokazał, bo z niego dowiecie się, jak zrobić kolejny krok, m.in. jak ustawić zdjęcie profilowe, wrzucić baner waszego kanału, żeby wasz kanał wyglądał profesjonalnie.